Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już jasna wzeszła jutrzenka, głosząca triumf Chrystusa, gdy przyszłaś, Mario, do grobu, by ciało Pana namaścić. Z pośpiechem biegłaś, lecz anioł obwieścił światu wesele, bo ten, którego szukałaś, zmartwychwstał pełen potęgi. Za Twoją miłość bez granic spotkała Ciebie nagroda, gdy w ogrodnika postaci poznałaś Mistrza swojego. Cierpiałaś z Matką Dziewicą pod krzyżem Odkupiciela, a teraz widzisz Go żywym i głosisz Jego zwycięstwo. Szczęśliwa córo Magdali, coś ukochała Jezusa, prosimy, spraw niech miłością i nasze serca zapłoną. Pragniemy, Chryste, jak Maria, najwierniej oddać się Tobie i z nią na wieki Cię sławić w Królestwie Twojej światłości. Amen. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu Pana. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu Pana. Rozgorzało moje serce, pragnę ujrzeć mojego Pana, szukam i nie znajduję, gdzie Go położono. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie pańscy, błogosławcie Pana, niebiosa, błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana, wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, słońce i księżycu, błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana, deszcze i rosy, błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana ogniu i żarze. Błogosławcie Pana upale i chłodzie. Błogosławcie Pana rosy i szrony. Błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławcie Pana lody i śniegi. Błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławcie Pana światło i ciemności. Błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana źródła wodne. Błogosławcie Pana morza i rzeki. Błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszystkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana synowie ludzcy. Błogosław Pana Izraelu. Chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy. Błogosławcie Pana
słudzy Pańscy. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych. Błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Rozgorzało moje serce, pragnę ujrzeć mojego Pana. Szukam i nie znajduję, gdzie Go położono. Gdy Maria Magdalena płakała, nachyliła się i zajrzała do grobu i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku, aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom, aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy, aby się spełnił wydany na nich wyrok. To jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gdy Maria Magdalena płakała, nachyliła się i zajrzała do grobu i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Nie płacz, Mario, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Nie płacz, Mario, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Udaj się do moich braci i powiedz im: zmartwychwstał Pan prawdziwie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie płacz, Mario, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Po swoim zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Po swoim zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Razem ze wszystkimi świętymi kobietami uwielbiajmy naszego Zbawiciela i wołajmy do Niego. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Ty grzesznej kobiecie wiele odpuściłeś, bo bardzo umiłowała. Odpuść nam, bo liczne są nasze grzechy. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Tobie w drodze usługiwały święte kobiety. Daj, abyśmy zawsze szli Twoimi śladami. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Nauczycielu, Maria słuchała słów Twoich, gdy Marta gościnnie Ci służyła. Spraw, abyśmy Ci służyli z wiarą i miłością. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Ty nazwałeś swoim bratem, siostrą i matką wszystkich, którzy pełnią Twoją wolę. Daj, abyśmy zawsze podobali się Tobie w słowach i uczynkach. Przyjdź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.